Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witamy najlepszą publikę. Brawa dla Państwa. Kłaniamy się nisko. 21 dzień marca w kalendarzu to wtorek. Mamy dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Ta astronomiczna zawitała do nas już wczoraj. Dzisiaj kalendarzowa Dzień Wagarowicza. Tym bardziej bardzo się cieszymy, że nie Państwo na wagarach, ale dzisiaj tutaj razem z nami. Warto być, aby posłuchać. Cieszymy się niezmiernie, że ten pierwszy promień wiosny możemy spędzić razem. Za oknem także słońce już przebija. Dlatego dziś dobry moment, aby podsumować te działania, które umożliwiły przetrwanie zimy, tak trudnej z punktu widzenia logistyki, z punktu widzenia cen, ze względu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Witam Państwa bardzo serdecznie, ale w szczególności pragnę przywitać gospodarza tego miejsca. Jest z nami prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki. Przywitajmy pana premiera, brawami. Witamy serdecznie, panie premierze. Bardzo gorąco witamy także wicepremiera, ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina. Kłaniamy się nisko, witamy. Dzisiaj razem z nami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów także minister klimatu i środowiska, pani Anna Moskwa. Witamy. Witamy bardzo gorąco przedstawicieli wszystkich ministerstw, władz samorządowych. Witamy przedstawicieli instytucji publicznych także dzisiaj razem z nami. Bardzo gorąco witamy także, widzę, że transparenty również są, mieszkańców miejscowości Żabia Wola, Stalowa Wola i Otwock. Brawa dla Państwa. Nawiasem mówiąc, wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Żaby, więc Żabia Wola, widzę, że z transparentem dzisiaj wpisuje się idealnie. Szanowni Państwo, 391 dzień aktywności brutalnej wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Egzamin dla Polaków niesamowity, który bez wątpienia nasi obywatele zdali, za co zawsze dziękujemy i prosimy o więcej. Ale także ten konflikt zbrojny wpływa na to, jak kształtują się ceny surowców, ceny paliw, ceny ogrzewania, ceny żywności i wszystko to, co składa się na szeroko pojęte pojęcie inflacji. Jak wyglądał ten mijający rok w programach, które miały pomóc Polakom? Spójrzmy. Globalny kryzys spowodowany zbrodniczą agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19 wstrząsnął światem, który dotychczas znaliśmy. Kryzys energetyczny, rosnące ceny energii i żywności, ograniczenia w łańcuchach dostaw wzbudziły niepokój w całej Europie. Nikt nie wiedział, co przyniesie jutro. Opozycja zamiast zaproponować rozwiązania jedynie straszyła i przewidywała czarne scenariusze. Idzie zima! Chcieli wykorzystać największy kryzys od dekad do swych celów politycznych. Kołobrzeg i dziesiątki innych polskich miejscowości. Szanowni Państwo, no do przeszłości możemy powiedzieć, odchodzi zima, która była jedną z najtrudniejszych zim. Mogła być jeszcze o wiele trudniejsza, gdyby nie działania, które podjęliśmy. Ta zima była niezwykle dużym wyzwaniem dla wszystkich moich rodaków, dla rządzących, dla samorządów. Działo się tak nie za sprawą wyjątkowo trudnych warunków meteorologicznych, bo bywały zimy cięższe, ale działo się tak, ponieważ Putin rzucił na Ukrainę czołgi, a Europie wypowiedział wojnę energetyczną. Putin wiedział, że bez surowców energetycznych łatwo jest doprowadzić do kompletnego chaosu. Niektórzy na tym jego zamiarze, na tym jego pragnieniu chcieli budować swoją politykę. Niektóre media i opozycja, można rzec, grały w takim wyjazdowym przedstawieniu strachu właśnie Putina. To... Chaos, ferment, zamęt, zaniepokojenie, niepokój, strach. Szanowni Państwo,
Drodzy rodacy, sytuacja jest oczywiście bardzo ciężka, ponieważ cała Europa zmaga się z wielkim kryzysem energetycznym. To też rzecz charakterystyczna. Dziś rano rozmawiałem z kilkoma premierami z Unii Europejskiej. Każdy z nich, parę dni temu premier Łotwy także, mówi, u nas jest jasne, że inflacja to dzieło polityki energetycznej Moskwy, Putina. Dlaczego w takim razie są media, które jak gdyby oddzielają te dwa wątki? Media, opozycja, która usiłują pokazać, że to są dwa rozbieżne światy, dwa różne światy, że nie ma co łączyć inflacji z wojną i z wojną energetyczną, którą Putin wywołał. Jasna rzecz, na Łotwie, na Litwie, w Belgii, Niemczech, we Francji, ale niestety nie jest jasna dla naszej opozycji. Ale dzisiaj, szanowni państwo, jest pierwszy dzień wiosny i ten pierwszy dzień wiosny chciałem wykorzystać przede wszystkim do podziękowań, bo udało nam się dzięki państwu, także dzięki wsparciu ze strony mieszkańców i samorządów, przejść przez tę zimę obronną ręką. Dzisiaj tutaj ze mną na sali, obok pana premiera, oprócz pana premiera Jacka Sasina, pani minister Anny Moskwy, panów prezydentów Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereżnego, pana Jarosława Margielskiego, jest pan prezydent Otwocka. Są także ludzie, którzy pomagali w różnych okolicznościach wypracować najlepsze rozwiązania. Jest z nami pan Tomasz, który pomagał w dystrybucji węgla w Otwocku. Gdzie jest pan Tomasz? Jest pan Tomasz tutaj z nami. Dziękujemy bardzo. Panie Tomaszu, trzeba było wysiłku tysięcy Polaków, żeby do milionów polskich domów dotarł węgiel. Jest z nami również dzisiaj pan Krzysztof i pan Wojciech Rasińscy z piekarni w Wyszkowie i tam zaczynaliście panowie, z tego co słyszałem. I to właśnie z nimi parę miesięcy temu omawialiśmy trudną sytuację małych przedsiębiorców na rynku gazu. I to właśnie panowie razem z innymi, którzy w codziennym mozole wypiekają polski chleb, dostarczają do polskich rodzin, na miliony polskich domów. To właśnie z nimi i w innych okolicznościach podobnych wypracowaliśmy nowe schematy dotyczące wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców, zwłaszcza piekarni, cukierni, ale nie tylko w zakresie cen gazu. Ale jest z nami również tutaj pani Justyna, którą też odwiedziłem nie tak dawno temu. Pani Justyna prowadzi żłobek w Żabiej Woli. Żłobek, który borykał się jako instytucja publiczna również z wysokimi cenami energii. I to tam podjęliśmy właśnie również tą dyskusję, co zrobić, aby podmiotom wrażliwym. Dyskutowaliśmy o tym na Radzie Ministrów z panem premierem Sasinem, z panią minister Moskwą, żeby im ulżyć również, tym wszystkim podmiotom wrażliwym. Szkołom, szpitalom, żłobkom, przedszkolom. I zrobiliśmy to, szanowni państwo. Te ceny są dzisiaj zupełnie inne. Chcę zatem wszystkim dzisiaj z całego serca przede wszystkim podziękować za ogromny wysiłek wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich, którzy wierzyli i wiedzieli, że damy sobie radę z tym potężnym problemem. Ale rzeczywiście trzeba też wspomnieć jeszcze przez moment, że byliśmy w trudnych okolicznościach, bo media starały się wzbudzić atmosferę histerii, po prostu histerii i paniki. Tutaj przez moment pojawiła się łopata z węglem i palnikiem. Ktoś próbował rozpalić ten węgiel wbrew oczywiście sztuce. Sami się tylko ośmieszyli, ci dziennikarze, ci politycy. Ale pamiętamy te ogromne strachy, przecież prąd miał być tak drogi, że w gospodarstwach domowych miał być wyłączany po godzinie 20. To raptem parę miesięcy temu. Szanowni państwo, tak straszyła opozycja. Ludzie mieli zamarzać na ulicach, mieli zamarzać w swoich domach.
chleb miał być po 30 zł, a paliwo miało kosztować 10 zł. Takie były przepowiednie naszych oponentów politycznych. Węgla miało oczywiście nie być. Gazu też miało zabraknąć i wszystkiego miało zabraknąć. Takie perspektywy roztaczali przed nami nasi przeciwnicy polityczni. A szanowni państwo, każdy, kto się zajmuje gospodarką, chociaż trochę, wie doskonale, jak groźne dla gospodarki jest napędzanie tego typu histerii, tego typu paniki, strachu. To działa trochę jak mechanizm samosprawdzającej się przepowiedni. Dlatego musieliśmy wszyscy, ludzie dobrej woli i wiary w to, że się powiedzie, przeciwdziałać temu. Ale przeciwdziałać temu nie tylko słownie, ale musieliśmy chwycić tego byka za rogi i po prostu zacząć realizować krok po kroku z mozołem rozmaite działania. Tutaj przez moment widać było nasz komitet węglowy, na którym spędzaliśmy długie godziny, czasami codziennie. Latem zeszłego roku, jesienią i zimą jeszcze tego roku z panią ministrem, z panem premierem spędzaliśmy codziennie długie godziny, aby rzeczywiście ściągnąć węgiel brakujący w Polsce z najdalszych zakątków świata. Z najdalszych zakątków świata. Wypełnialiśmy magazyny gazu, kupując go również z różnych kierunków świata. Pracowaliśmy nad specjalnymi schematami dla energii elektrycznej, po to, żeby zamrozić cenę energii elektrycznej na poziomie poprzedniego jeszcze roku, roku 2022. I to się wszystko powiodło. To wszystko zrobiliśmy po to właśnie, aby w polskich domach ten wielki niepokój, ten wielki strach, który pojawił się na skutek działań propagandy rosyjskiej i propagandy naszych przeciwników politycznych, żeby był uśmierzony, żeby nie trzeba się było tym wszystkim aż tak bardzo niepokoić. W tym momencie chcę też podziękować samorządom. Szanowni państwo, proces dystrybucji węgla, dystrybucji różnych innych nośników energii odbywał się poprzez właściwą organizację całego procesu logistyki, całego łańcucha dostaw. Od wydobycia gdzieś w Indonezji, w Kolumbii, bo przecież najszybciej, jak tylko mogliśmy, odcięliśmy rosyjski węgiel. Byliśmy jednymi z pierwszych, a zresztą pamiętacie państwo, parę miesięcy po tym, jak nałożyliśmy embargo, nasi przeciwnicy polityczni zaczęli nam to wypominać. Po co to zrobiliście? Czy nie za wcześnie? To co pytałem, chcieliście karmić ruską machinę wojenną? Pytałem Tuska, do dzisiaj nie odpowiedział na to. Ale my ściągnęliśmy ten węgiel ze wszystkich zakątków świata. Potem trzeba było go w portach rozładować. Ogromny wysiłek logistyczny. Potem rozwieźć, przesiać, ponieważ węgiel do tych pieców w gospodarstwach domowych musi być trochę innej granulacji, innej średnicy. I wszystko to zrobiliśmy. Zrobiliśmy jako rządzący, bo wiedzieliśmy, że nie wolno chować głowy w piasek, że to jest być albo nie być Polaków. Że trzeba zakasać rękawy, wziąć się do roboty i podołać tym wszystkim problemom. I podołaliśmy. Udało się to zrobić. Szanowni państwo, wiemy też doskonale, że ten węgiel był drogi, że pelet był drogi, olej opałowy był drogi, bo wszystkie surowce gwałtownie podrożały. Ta ruska inflacja dokucza wszystkim. Każdemu polskiemu gospodarstwu domowemu, każdej polskiej rodzinie. Dlatego trzeba było przygotować program dopłat. Przygotowaliśmy ten program dopłat. Przyjęliśmy go na Radzie Ministrów, na rządzie. Na większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości przyjęła ten program, dzięki któremu można było przekazać każdej polskiej rodzinie, która opala, która produkuje ciepło z swojego pieca węglowego olejem opałowym, bądź gazem czy peletem. W każdym przypadku staraliśmy się dopomóc. W przypadku węgla było to 3000 zł. Jest tutaj na sali zresztą pan Sławomir i inne osoby razem z nami, które korzystały z tego wsparcia. Korzystały z tego wsparcia miliony polskich rodzin. Bo my, szanowni państwo, nie zostawiamy nigdy Polaków w potrzebie. Nigdy nie zostawiamy ludzi samych sobie.
To podstawowa różnica między nami a naszymi przeciwnikami politycznymi, którzy wierzą, jak to liberałowie, w niewidzialną rękę rynku. Tymczasem, szanowni państwo, drodzy rodacy, niewidzialna ręka rynku w czasie kryzysu pozostaje całkowicie niewidzialna. Tak niewidzialna, że rząd liberalny, jakim był rząd Platformy Obywatelskiej, nikomu nie pomagał. Guru ekonomiczny, pan Janusz Lewandowski, główny doradca, do dzisiaj wielki admirator pana Tuska, powiedział kiedyś tak, szczycił się tym. My byliśmy odporni na to, że nie odpowiedzieliśmy na wołania, na dramatyczne wołania ze strony przedsiębiorców. Szanowni państwo, drodzy przedsiębiorcy, oni byli odporni na to, na te wołania. My oczywiście, zdając sobie sprawę z tego, jakim wielkim problemem, jakim wielkim dramatem jest ruska inflacja, nie byliśmy odporni na wołania żadnej branży, ani tych energochłonnych najbardziej, do których idzie dzisiaj pomoc przyjęta przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Polskie pieniądze, ani tych, którzy najwięcej potrzebowali pomocy. Dlatego kilka milionów polskich rodzin skorzystało z dodatków osłonowych, ze specjalnych dopłat. I nie mówię tutaj tylko o dopłatach węglowych, tych, o których było głośno. Miliony polskich rodzin skorzystały z dopłat w zeszłym roku, korzystają cały czas z dopłat z polskiego budżetu po to, aby ta wysoka ruska inflacja, z którą mamy do czynienia, chociaż trochę mniej bolała. Bo, szanowni państwo, to jest nasz znak firmowy. Kiedy dzieje się wokół nas bardzo źle, kiedy jeden kryzys goni drugi kryzys, my działamy. Nie udajemy, że wokół nas nie ma kryzysu. Przyszło nam w tej naszej drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości mierzyć się z serią kryzysów, jakich nie było od czasów II wojny światowej. Najpierw, jak doskonale wszyscy pamiętamy, pandemia. Ale to nie tylko wielki problem zdrowotny. To także natychmiastowe zgaszenie popytu, porwanie łańcuchów dostaw, czyli również naruszenie struktury podaży. A wszyscy przedsiębiorcy pamiętają jeszcze gorszy problem. Gwałtowne załamanie się płynności finansowej w firmach, praktycznie we wszystkich polskich firmach. Co zrobił wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości? Szanowni państwo, natychmiast uruchomiliśmy w marcu, w kwietniu tarczę finansową, tarczę antykryzysową. Uruchomiliśmy ją w rozmiarach do tej pory zupełnie niespotykanych. Ponad 200 miliardów złotych po to, aby ratować polskie miejsca pracy. I to się udało. Potem przyszedł kryzys na granicy białoruskiej. Dziś już to wiemy doskonale. Dziś wie to cała Unia Europejska, że to był pierwszy akord wojny na Ukrainie. W ten sposób Putin i Łukaszenka testowali spójność i sprawność Unii Europejskiej, a w szczególności wschodniej flanki Unii Europejskiej, a w szczególności Polski. Czy Polska jest nadal państwem tekturowym, jak w czasach Platformy Obywatelskiej? Czy poradzi sobie z tym gwałtownym atakiem sztucznie wywołanej migracji przywiezionych samolotami migrantów z Iraku, z Syrii, z Bliskiego Wschodu? W ciągu kilku miesięcy wybudowaliśmy zaporę finansową, wysoki na ponad 5 metrów mur, który chroni Rzeczpospolitą Polską. A miał nie powstać ten mur w ciągu 3 lat. Tak, zdaje się, mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Szanowni państwo, następny wielki kryzys, kryzys energetyczny, który uderzył we wszystkie branże. Postanowiliśmy działać natychmiast. Obniżyliśmy VAT na ciepło, na energię elektryczną, na gaz, na paliwo, ale nie tylko. Obniżyliśmy również VAT do zera na żywność, na podstawowe produkty żywnościowe. Również obniżyliśmy VAT na nawozy po to, żeby właśnie chleb kosztował jak najmniej, mimo że jest droższy. I dlatego dzisiaj mamy jedną z najtańszych energii elektrycznych w Europie dla gospodarstw domowych, jedną z najtańszych energii cieplnych, jedną z najtańszych
cen paliw, mimo że są cały czas drogie, ale są jedne z niższych bądź najniższych w Unii Europejskiej, dlatego że nie zasypiamy gruszek w popiele. Działamy natychmiast, jak tylko pojawia się problem. Potem wojna na Ukrainie, kryzys uchodźczy. Też państwo polskie razem z samorządami, razem przede wszystkim z naszymi wspaniałymi rodakami stanęło na wysokości zadania. I dzięki polskim sercom, polskim domom uniknęliśmy wielkiego kryzysu uchodźczego. A taki kryzys był wieszczony przez bardzo wielu w tamtym czasie. Wreszcie wielki kryzys gospodarczy, z którym się boryka cały świat. A jednak my, broniąc miejsc pracy w każdej branży, cały czas potrafimy utrzymać najwyższy poziom zatrudnienia w historii III Rzeczpospolitej i drugie najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. To jest rząd Prawa i Sprawiedliwości w praktyce. Takie działania prowadzą do uśmierzenia, do zminimalizowania tragicznych czasami skutków tego kryzysu energetycznego, ruskiej inflacji i wojny na Ukrainie. I szanowni państwo, drodzy rodacy, to jest moje zobowiązanie, to jest nasza obietnica. Tak długo, jak będzie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie zostawimy Polaków bez pomocy. My wierzymy oczywiście w wolny rynek, ale wiemy doskonale, że szczególnie w czasie zawirowań, w czasie chaosu, w czasie wielkich turbulencji gospodarczych na rynkach międzynarodowych, z którymi właśnie się teraz borykamy, rząd musi interweniować. Taka jest podstawowa różnica między rządem Prawa i Sprawiedliwości a rządem Platformy Obywatelskiej. My jesteśmy rządem i obozem politycznym, który jest rządem aktywnym. Pomaga Polakom wtedy, kiedy jest trudno. Wtedy, kiedy jest gorzej, pomagamy jeszcze bardziej. A rząd Platformy Obywatelskiej, przypomnijmy sobie, jak się zachowywał po poprzednim kryzysie. Można powiedzieć, rząd bezczynny, rząd leniwy, rząd, który szczycił się tym, że nie pomaga przedsiębiorcom. Są na to liczne wypowiedzi. Dlatego, szanowni państwo, dzisiaj, kiedy żegnamy tą jedną z najtrudniejszych zim w historii ostatnich dziesięcioleci, kiedy to potężne wyzwanie, z którym mierzyła się cała Europa, a w szczególności Polska, tak cały czas przecież zależna właśnie od węgla. Polska, która nie ma jeszcze energetyki atomowej, to my ruszamy dzisiaj mocno z kopyta, aby energia atomowa za może 10 lat mniej więcej, a może wcześniej, jak niektórzy mówią, popłynęła do polskich domów. Żeby w takim trudnym czasie poradzić sobie z tymi wieloma problemami naraz i jednocześnie kontynuować te wszystkie wysiłki, z którymi rozpoczęliśmy tamten rok i które kontynuujemy w tym roku. Warto, aby wszyscy sobie zdali sprawę z tego, że był jeden, jedyny możliwy warunek, który to wszystko spowodował. Tym warunkiem była naprawa finansów publicznych. Po dziurawym, jak durszlak, budżecie Platformy Obywatelskiej naprawiliśmy budżet państwa. Naprawiliśmy finanse publiczne. I to stamtąd płyną pieniądze na wsparcie dla polskich rodzin. To dlatego nie zostawiamy polskich rodzin w potrzebie i dlatego interweniujemy wszędzie tam, gdzie ta interwencja jest potrzebna. Szanowni państwo, Polska jest naszym dobrem wspólnym. Polska jest wspólna dla wszystkich. I dlatego chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim tym, którzy ten cholernie trudny czas, jakim były ostatnie 6-9 miesięcy, szczyt kryzysu energetycznego wywołany przez Putina, ruska inflacja, która pukała do drzwi każdego domu, ruska inflacja widoczna na każdym straganie, w każdym sklepie, że ona nas nie pokonała. I ona nas nie pokona. Jestem o tym przekonany, bo podołaliśmy w tym trudnym czasie i kierujemy się dobrem wspólnym wszystkich
polskich obywateli. Dlatego dziękuję, drodzy rodacy, szanowni państwo, za wszystkie wysiłki, za to, co zrobiliście, za to, że udało się razem z samorządami, razem z różnymi ludźmi, którzy pracowali przy złagodzeniu skutków tej ruskiej inflacji i tego kryzysu energetycznego, że udało się przejść tą trudną zimę. Ja wierzę, że już za miesiąc, za dwa zobaczymy pierwsze odczyty spadającej inflacji, że spadać będą również ceny surowców energetycznych na świecie. A to będzie oznaczało poprawę sytuacji gospodarczej, większy popyt na pracę, wyższe wynagrodzenia Polaków. I wierzę w to, że ten czas jest dużo bliżej niż myślą nasi oponenci polityczni wspierani przez media, które szaleją z bólu i z żalu, że niestety nie było takiego kataklizmu, jaki oczekiwali. A nie było dlatego, że nie siedzieliśmy z założonymi rękami, tylko podjęliśmy tą rękawicę i przystąpiliśmy do działań. I dlatego, szanowni państwo, to taki ważny moment, symboliczny moment. Pierwszy dzień wiosny, który wierzę, jest też dniem nadziei. Dniem na to, że te kryzysy, które zwaliły się na nas niczym plagi egipskie, niczym grom z jasnego nieba, że one powoli będą przezwyciężone przez polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, ale także ze wsparciem polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję wszystkim. Szanowni państwo, prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki, bardzo dziękujemy za to wystąpienie. Podziękujmy brawami. Szanowni państwo, teraz trochę statystyki. 4 miliony gospodarstw domowych, polskich gospodarstw domowych korzystało z programów osłonowych. Tyle samo gospodarstw skorzystało z tak zwanych dodatków węglowych. To czysta matematyka. Pan premier wiele mówił a propos polskich rodzin. No, dajmy zatem głos beneficjentom, polskim rodzinom i przedstawicielom instytucji publicznych. Nasza gmina, jak większość gmin, korzysta z tarczy energetycznych, które wymyślił i wdrożył rząd. Rządowa pomoc chroni budżet naszej placówki. Nie odczuwamy wzrostu rachunków energii elektrycznej w takim stopniu, jakby to miało miejsce bez pomocy rządowej. Mimo kryzysu energetycznego nasza placówka nie była zamknięta, nie mieliśmy przerw w dopływie energii elektrycznej, a rodzice nie musieli się martwić, że nie zapewnimy opieki nad dziećmi w naszym żłobku. Miniony sezon zimowy przetrwaliśmy bez żadnych takich czarnych scenariuszy, które były wcześniej wymyślane, jak na przykład to, że zabraknie prądu czy opału. Dostaliśmy dopłaty 3000 na pelet i skorzystałem z tej dopłaty. Dla mnie nie było jakiegoś problemu, żeby znaleźć pelet, bo pelet był cały czas dostępny. Nasza rodzina liczy małżonkowie i troje dzieci, plus teraz są wnuki. Ogrzaliśmy, wszystkim domownikom było ciepło i wystarczająco. To był głos beneficjentów. Czas na podsumowanie działań z punktu widzenia Ministerstwa Aktywów Państwowych. O podsumowanie tego mijającego okresu bardzo proszę wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina. Zapraszam. Panie premierze, szanowni państwo, dzisiaj staję tutaj przed państwem jako reprezentant rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwości i z dumą mogę powiedzieć, tak jak wielokrotnie miałem okazję to mówić, rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Dotrzymaliśmy słowa, kiedy obiecywaliśmy, że będziemy wspierać polskie rodziny. Dotrzymaliśmy słowa, kiedy zapewnialiśmy, że naprawimy finanse publiczne i pozyskamy pieniądze na nasze ambitne programy.
Dotrzymaliśmy wreszcie słowa, kiedy zapewnialiśmy, że Polacy będą bezpieczni. Że nasze rządy oznaczają bezpieczeństwo dla polskich rodzin. Że nasze rządy zapewnią to bezpieczeństwo w wielu wymiarach. W wymiarze militarnym, w wymiarze społecznym, ekonomicznym, ale również w wymiarze energetycznym. Dzisiaj tak jest. Dzisiaj Polacy są bezpieczni. Dzisiaj polskie rodziny mogą z nadzieją myśleć o przyszłości. Nie muszą martwić się o to, czy będą miały ciepło w domu. Zrobiliśmy to razem. Zrobiliśmy to nie przez ostatnie miesiące. Ostatnie miesiące były czasem próby. To był wielki kryzys. Jest wielki kryzys cały czas, wywołany zdarzeniami, które działy się poza Polską, na które nie mieliśmy wpływu. Najpierw pandemia koronawirusa, potem wielki kryzys energetyczny wywołany przez Rosję jako wstęp do zbrojnej agresji na Ukrainę. I wreszcie wojna za naszą wschodnią granicą. Wojna, która przewróciła do góry nogami cały światowy porządek, która zburzyła bezpieczeństwo. Ale my byliśmy tymi, którzy przewidywali, że taki kryzys może nadejść. My nie obudziliśmy się dopiero w momencie, kiedy kryzys stał się faktem. Już od wielu lat pracowaliśmy nad tym, żeby Polakom zapewnić bezpieczeństwo w momencie, kiedy ten kryzys stanie się faktem. Jeszcze w latach 2005-2007, kiedy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy sprawowało władzę w Polsce, podjęliśmy pierwsze działania, które miały zapewnić Polakom bezpieczeństwo energetyczne. Miało uniezależnić nas od dostaw surowców z Rosji. To wtedy z inicjatywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego rozpoczęła się budowa gazoportu w Świnoujściu. Gazoportu, który dzisiaj ma absolutnie kluczowe znaczenie, żeby zapewnić nam odpowiednią ilość gazu. To decyzją